Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarium w ramach Szkoły Tolerancji, webinarium po module Filary Inkluzywnej Wspólnoty Widoczność i Współpraca. Czy wszyscy mnie widzą, słyszą? Proszę dać sygnał na czacie, że wszystko gra, że działa i na razie nie ma żadnych problemów. I oby tak zostało. Świetnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Już zbliżamy się do końca tegorocznej edycji Szkoły Tolerancji. Trwa moduł piąty, w ramach którego prosiliśmy Państwa o przygotowanie wraz z uczniami zadań, takich aktywności w związku z wirtualnym festiwalem różnorodności. To tylko Państwu przypomnę, że Dzień Różnorodności Kulturowej jest 21 maja i do tego czasu chcielibyśmy już te wszystkie aktywności móc wspólnie oglądać, więc zachęcam do działania. A dzisiaj wracamy myślami do modułu czwartego. Widoczność i współpraca jako filary inkluzywnej wspólnoty. Jest z nami Izabela Niedźwiecka, pedagogzka, edukatorka, trenerka, która zajmuje się przede wszystkim tutaj zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej, ale nie tylko, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające twórczość, kreatywne myślenie, współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale także z Amnesty International, Muzeum Emigracji czy POLIN. Witam serdecznie i oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, jest mi bardzo miło, że zostałam już przedstawiona. Tak, oprócz tego, że jestem mentorką, to mam takie poczucie, że przede wszystkim jestem bardzo wkręcona w projekty młodzieżowe, zarówno Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak i Polskiej Akcji Humanitarnej. Przede wszystkim czuję się ich realizatorką. Mentorka to mam takie poczucie, że brzmi bardzo dumnie, takie trochę nie moje. Ale tak, dzisiaj opowiem Państwu o mojej pracy, o mojej przygodzie ze Szkołą Tolerancji. I zapraszam. Tu prowadzący powiedział, że zajmuje się. Oprócz tego, że jestem pedagogzką, zajmuję się edukacją globalną i antydyskryminacyjną. To są jakoś takie dwa ważne filary tego, co robię w moim życiu. Pracuję w szkole podstawowej, ale też w liceum, także spotykam się z dzieciakami, z młodymi ludźmi właściwie od 5. roku życia do matury. Zdarzyło mi się też pracować na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie prowadziłam zajęcia na temat stereotypów. Także cały przedział wiekowy i bardzo duża różnorodność, co mnie cieszy, co mnie cieszy. Zamieściłam tutaj Państwu takie zdjęcie, które zrobiłam w Muzeum POLIN podczas wystawy o królu Maciusiu I. Bo bardzo mi się podobają te zdania, które są pod napisem Budowanie demokratycznej wspólnoty. To takie teraz wyświechtane trochę słowa, a my staramy się z CEO i mam nadzieję Państwo przywrócić im takie dobre znaczenie. Ustalić coś wspólnego nie jest łatwo, gdy mamy różne poglądy, gdy mamy różne perspektywy, gdy mamy różne potrzeby i różne wartości za tym stoją, ale to jest możliwe. Możliwe, kiedy liczymy się ze zdaniem innych, kiedy szanujemy to zdanie innych. I ja staram się z moimi uczniami, uczennicami pracować nad tym, jak zrobić to dobrze, nie wykluczając nikogo. Chciałabym najpierw się właśnie Państwa zapytać, skąd mnie oglądacie, gdzie jesteście. Ja Państwa witam z deszczowej i zimnej Gdyni. Wczoraj 22 stopnie, dzisiaj 6, także bardzo bym prosiła, żebyście zapisali na czacie może, z jakich miast jesteście. O, widzę Mielec, 27 w Lublinie, pozazdrościć, Żagań, Ełk.
Tak, wczoraj była piękna pogoda, dzisiaj zupełne załamanie. Także zupełnie dzisiaj ta mapa pogodowa Polski wygląda wybuchowo. Świetnie. Turek, Piła, Warszawa. Mam nadzieję, że ktoś z Trójmiasta też się pojawi. Dziękuję. Wrocław, mój ukochany. Z różnych zakątków Polski Państwo do mnie piszecie. Spotykamy się też w takiej właśnie nietypowej sytuacji edukacji zdalnej, kiedy od ponad 50 dni siedzimy w domach, nie chodzimy do szkoły i właściwie większość naszej pracy uczniów i uczennic przeniosła się do sieci. Mam też takie poczucie, że to jest sprawdzian dla naszej wspólnotowości, dla naszych struktur, dla naszych szkół, dla naszej współpracy na tej płaszczyźnie nauczyciele, nauczycielki, rodzice, dzieci, bo to było trudne wdrożyć się do tej edukacji zdalnej. W różnych szkołach to wygląda inaczej i mam takie poczucie, że tutaj ta nasza wspólnota osób związanych ze szkołą teraz przechodzi różną próbę i różne rzeczy się uaktywniają, różne lęki się pojawiają, konflikty wypływają i też potrzeba nam takiego zdrowego dystansu do tego i empatii, żeby pracować nad tą wspólnotą również w tym czasie edukacji zdalnej. O, widzę, że jeszcze tutaj Warszawa i Kraków. No ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie zauważyłam nikogo z Trójmiasta, ale też mi bardzo miło pomimo tego. Jak to się stało, że spotkałam się ze Szkołą Tolerancji? Mianowicie był taki moment w moim życiu, kiedy pracowałam w szkole katolickiej. Była to szkoła niepubliczna. I tam dostałam taką informację, że właściwie projekty Szkoły Tolerancji są niepotrzebne, bo przecież u nas w szkole nie ma dyskryminacji. I tak sobie myślę, że to jest stanowisko wielu dyrektorów bądź dyrektorek, że trudno się przyznać do tego, że moja instytucja, że instytucja, którą prowadzę, współtworzę, niestety tam można spotkać przejawy dyskryminacji. Myśmy z młodzieżą zrobili wtedy badania na temat tolerancji w tamtej szkole, tak, kuratorów także. Szczególnie jest to charakterystyczne. Pamiętam, jak przechodziłam ewaluację w dwóch szkołach zewnętrzną i panie wizytatorki mówiły: dyskryminacja? Nie, nie, u was nie ma dyskryminacji. No, nie widać, nie widać. A ja jako pedagogzka wiedziałam, że to wygląda zupełnie inaczej. I też jakoś było mało miejsca na to, żeby mówić o tym. Więc myśmy z moimi dzieciakami zrobili ankietę wśród uczniów i uczennic, to było jeszcze wtedy gimnazjum, i zapytaliśmy ich, czy są tolerancyjni. No i oczywiście odpowiedź była, że tak, że w 95% są tolerancyjni. Tolerancję rozumieli jako szacunek dla inności i przyzwolenie na inne poglądy niż własne. Tak, takie głównie były odpowiedzi. Natomiast później znaleźliśmy jeszcze drugie narzędzie, skala Bogartusa, która określa dystans społeczny. A mianowicie osoby miały zadecydować, czy gdyby zależało to wyłącznie od ciebie, zgodziłbyś się, aby Rom, osoba czarnoskóra, tutaj były wymienione osoby z grup dyskryminowanych, sprawowała znaczącą funkcję polityczną w twojej szkole, była nauczycielem, sąsiadem, lekarzem, przyjacielem, członkiem rodziny. No i tutaj ta skala dystansu społecznego pokazała nam, że te nasze uprzedzenia i stereotypy, które mamy w głowie, bo każdy je ma, już inaczej garzą nam się ustawiać do osób z grup dyskryminowanych. Chciałabym Państwa prosić, żebyście spróbowali
odpowiedzieć na czacie, gdyby to zależało od Was. Jakie zdanie byście mogli napisać na czacie dotyczące właśnie wyboru osoby z grupy dyskryminowanej jako przyjaciela, lekarza, sąsiada? Jak myślicie, z którym byłoby Wam najtrudniej? Z jaką osobą byłoby Wam najtrudniej? Ja zaraz powiem, jakie były wyniki naszej sądy. To znaczy, chodziło nam o to, żeby wyłonić grupy najbardziej dyskryminowane na podstawie tego, jak młodzież odpowiadała, od kogo by się najbardziej dystansowała. Czyli kogo by na przykład nie chciała za swojego lekarza czy nauczyciela. Spróbujcie napisać na czacie. Kogo najtrudniej by Wam było przyjąć z tych osób dyskryminowanych? Tak, świetnie, dziękuję. Pojawiło się tutaj sformułowanie Rom, ale ten Rom jako kto? Czy Rom nauczyciel byłby trudny do współpracy, czy Rom sąsiad, Rom lekarz? Najtrudniej, gdyby miała córkę i przyprowadziła wyznawcę islamu jako narzeczonego. No tak, to by się mogło wiązać z tym, że by się pojawił pewien opór. Pisze jeszcze jedna osoba. Czekamy. Wyznawca islamu, Rom. Ciekawa jestem, czy osoba homoseksualna by jakieś kontrowersje tutaj wywołała. Świadek Jehowy, lekarz. Rom jako kolega, lekarz. Zachęcam Państwa do tego, żeby się zderzyć z tymi swoimi przekonaniami, z tymi swoimi oporami. Było ciekawe to, że w naszych badaniach wyszło, że osoba niepełnosprawna fizycznie wzbudzałaby słabe zaufanie jako lekarz. I to był przyczynek do rozmowy dla nas. Czy niepełnosprawność, jak niepełnosprawność wpływa na poczucie skuteczności w pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Natomiast najwięcej niechęci wzbudzały osoby pochodzenia romskiego i wyznawcy islamu. Natomiast to, co mnie osobiście najbardziej zaskoczyło, największy opór pojawił się właśnie w stosunku do wyznawcy islamu jako nauczyciela, że nauczyciel, wyznawca islamu w cudzysłowie mógłby być jakimś zagrożeniem dla edukacji, dla nauki. Też próbowaliśmy później o tym dyskutować, to był bardzo ciekawy wynik. Co wtedy postanowiłam zrobić? Wtedy postanowiłam zaprosić do mojej szkoły wyznawczynię islamu. I zaprosiłam Khedi, Czeczenkę. Macie tutaj Państwo zdjęcie, z którą prowadziłyśmy zajęcia wspólnie. Khedi jest edukatorką, także było to łatwe. Z nią i przyjemne i takie bardzo wartościowe i prowadziłyśmy razem zajęcia na temat praw człowieka. Czyli chciałam przełamać ten stereotyp, ten lęk przed nauczycielem, wyznawcą innej religii. Szkoła dla mnie to w ogóle jest taki ciekawy system, gdzie my właściwie z jednej strony mamy uczyć podmiotowości, w podmiotowości, czyli w dialogu, mamy poszerzać horyzonty, otwierać wiedzę, ale z drugiej strony realizować program szkolny, realizować podstawę programową, realizować wytyczne państwa, realizować treści, które są w podręcznikach zatwierdzone przez konkretne organy państwa. I to jest jakoś dalekie od tego,
jakie wychowanie, jaką edukację ja uznaję za najbardziej wartościową. Ja w swojej pracy staram się zawsze uczyć się i ludzi bycia z innymi. Bycia z innymi w dialogu, słuchania się, robienia czegoś razem, nawet jak się nie zgadzamy. I tutaj pozwoliłam sobie zamieścić obraz twórcy pedagogiki uciśnionych w takiej specjalnej metaforze. Był to brazylijski pedagog. I zachęcić Państwa do tego, żeby postudiować troszeczkę właśnie tą pedagogikę uciśnionych jako takie wyjście poza szkołę opresyjną, poza szkołę narzucającą, poza szkołę wymagającą, żeby bardziej przejść do takiej edukacji empatycznej, do edukacji w dialogu. Czytając Państwa refleksje z kursu, z jednej strony zachwyciłam się, z drugiej strony poczułam ogromną wdzięczność i radość, że bardzo podobnie zareagowaliście Państwo na materiały zaproponowane w kursie, jak ja. All That We Share oglądaliśmy o ludziach w pudełkach, taki film o szufladkowaniu ludzi. Film, który kilka lat temu wielkie wrażenie na mnie zrobił i też postanowiłam to wykorzystać w zajęciach. Pracowałam wtedy w liceum na tym scenariuszu. Zrobiliśmy symulacje łącznie z przechodzeniem różnych miejsc, przechodzeniem do różnych grup. Było to bardzo emocjonujące. Scenariusz tutaj Państwu podlinkowałam. Natomiast no, pytanie zawsze w takich momentach pojawia się, kim są ci inni, kim są ci obcy i dlaczego oni są dla nas obcy i dlaczego oni są dla nas inni i co my możemy zrobić, żeby tej inności się nie bać. Te pytania zadaję dzieciakom moim, obecnie w 5. klasie. Od 4. klasy prowadzę z nimi edukację globalną, czyli to są 10-11-latki i one już potrafią dyskutować na ten temat, kto to są ci obcy i dlaczego my czasem się boimy obcych i dlaczego tak trudno nam przyjąć tych obcych, chociażby do klasy nową osobę, jakie to powoduje emocje, kiedy pojawia się ktoś mało znany, mniej znany. Oglądając te Państwa refleksje, przyszła mi też do głowy ostatnia projekcja Amnesty International, filmu Obcy w raju, gdzie właśnie, zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu, bo tam właśnie jest świetnie pokazane zderzenie Europy, postkolonialnej Europy, z tymi innymi, z tymi, którzy wyruszyli z południa na północ. Jest to film z 2016 roku, pokazujący mechanizm migracji i tego zjawiska, które wtedy bardzo się nasiliło. Świetnie reżyser tam pokazał i aktor odegrał, główny aktor odegrał rolę, pokazując nam, jakie obawy, lęki w nas, Europejczykach, budzą się w spotkaniu z obcym. Także zachęcam do tego filmu. Na mnie zrobił ogromne wrażenie. Po co ci migranci do nas przyjeżdżają? Dlaczego nie chcą zostać u siebie? Taki autor zadaje pytania. Co będzie, jak wszyscy, którzy chcą do nas przybędą do Europy, co to będzie znaczyło dla Europy, co to będzie znaczyło na przykład dla kontynentu afrykańskiego. Bardzo ciekawy film, tutaj widzę, że pan Bartek też oglądał, też poleca. Cieszę się, że myślimy podobnie. Inną kwestią, którą Państwo żeście poruszali w swoich refleksjach po tym module,
była kwestia bardzo mi bliska w mojej pracy, kwestia tożsamości. W szkole mam takie poczucie, przynajmniej w mojej szkole, jest mało miejsca na mówienie o tej tożsamości. Tak jakby to był temat trochę wstydliwy. Przekonałam się o tym, kiedy przygotowywałam kilka lat temu ze Szkołą Tolerancji Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku. Postanowiłam wtedy pokazać różnorodność etniczną, różnorodność w ogóle w mojej szkole. Najpierw zaczęłam tak nieśmiało pytać nauczycieli i nauczycielki, moich kolegów i koleżanki, skąd pochodzą ich dziadkowie. Dziadkowie, pradziadkowie. No i odpowiedzi były różne, więc tak sobie pomyślałam, mniej chętne, bardziej chętne, więc pomyślałam sobie, że popracuję nad tym z dzieciakami, że one są bardziej spontaniczne. I rzeczywiście, pracując z dziećmi, na pytanie, czy jesteś Polakiem, czy jesteś Polką, odpowiedź brzmiała oczywiście. Oczywiście jestem Polką, czasami, ponieważ ja pracuję w szkole w Rumi, czasami się też pojawiało takie sformułowanie, jestem Kaszubą. Kaszubką bardziej dotyczyło to dziadków, na przykład moi dziadkowie byli Kaszubami. Dzieci mnie się do tej części swojej tożsamości przyznawały i mnie to zainteresowało, dlaczego tak jest. Że oni mają takie poczucie, że są w Rumi i też tak sobie myślą, że oni właściwie tutaj są od zawsze i że to oznacza, że oni są Polakami i Polkami i żadne inne części ich historii tutaj nie są ważne. Zrobiliśmy taki projekt z całą szkołą, widzą Państwo mapę, gdzie każde dziecko przed Dniem Tolerancji, przed Dniem Patrioty i Patriotki XXI wieku miało się dowiedzieć, skąd pochodzą jego dziadkowie i miało umieć znaleźć, to była praca z rodzicami, i to mieli umieć znaleźć to na mapie. Młodsze klasy oczywiście przepracowały to jeszcze w klasie, starsi już bezpośrednio pracowali na mapie wspólnej szkolnej. Zaznaczaliśmy pineskami miejsca, skąd pochodzą nasi przodkowie. I jak Państwo widzicie, te pineski spotykają się w Rumi, spotykają się na północy Polski, niedaleko Trójmiasta, tam, gdzie jest nasza szkoła. Natomiast drugie końce tych nitek, właściwie na całym świecie, były rozłożone. Ja czuję się Polką. Moi dziadkowie pochodzą z Wołkowyska i z Lauenburga. To jest dzisiejsza Białoruś i Niemcy. Ja mówię o tym odważnie. Nie, jest to część mojej tożsamości, która jest mi bardzo bliska i też chętnie o niej mówię. Natomiast w dzieciakach otworzyło to pewną rozmowę o tym, że przecież nie wszyscy urodzili się w Rumi, nie wszyscy ich rodzice urodzili się w Rumi, a już dziadkowie na pewno. I że to, co musieli zrobić, to musieli migrować w różne miejsca i to sprawiło, że myśmy spotkali się w Rumi. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie, że mamy dzieci u nas w szkole, które mają dwie ojczyzny, przynajmniej dwie ojczyzny, mają na przykład rodziców z różnych kultur i to był taki przyczynek do tego, że oni pokazali, że na przykład urodzili się w innym miejscu niż w Polsce albo że ich dziadkowie pochodzą z różnych innych miejsc na świecie niż Polska, że to jest ich zasób, że to jest ich bogactwo. Także to otworzyło taką właśnie dyskusję na tą część naszej tożsamości, o której rzadko mówimy. Część nauczycielek, nauczycieli kontynuowała to później na zajęciach, na języku angielskim, podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, żeby właśnie dotrzeć do tych korzeni. To jest w podstawie programowej robienie drzewa genealogicznego i na języku niemieckim, na angielskim i też w edukacji wczesnoszkolnej. Także jakby
można to zawsze potraktować jako rozmowa o wielokulturowości, pochodzeniu, tożsamości, lokalności. Zamieściłam tutaj Państwu też, myślę, że część już z Was zna, link do filmu na YouTubie Podróż DNA, gdzie pokazane jest z takiego poziomu biologii, nauki bardzo konkretnej, wyjaśnione są ciekawostki związane z naszym pochodzeniem i ile to emocji wzbudza, jak się dowiadujemy, gdzie sięgają nasze korzenie i z jakich różnorodnych miejsc pochodzimy, pochodzą nasi bliscy. Tak jak mówiłam, ja mam wrażenie, że czasami z taką dużą naiwnością podchodzę do edukacji, ale ja mam takie poczucie, że można wychować w polskiej szkole dzisiaj ludzi pięknych, mądrych i dobrych dla siebie. Są mi bliskie w mojej pracy wartości uniwersalne, jakoś staram się to robić poza polityką i poza religią. Staram się wpływać na postawy, staram się, żeby moi uczniowie i uczennice byli uwrażliwieni na różnorodność i żeby widzieli w niej wartość, żeby to było dla nich czymś dobrym. Też jest mi bardzo bliskie działanie w ramach komunikacji bez przemocy i opartej na empatii, na takim wspólnym wypracowywaniu rozwiązań. I to właśnie też robimy w ramach naszych działań globalnych i lokalnych. Z radością zobaczyłam, że Państwu też się podobała Chimamanda. Przeczytałam o tym w Waszych refleksjach. Ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta postać. Tak ogromne, że aż przeczytałam jej książki Wszyscy powinniśmy być feministami i Połówka żółtego słońca, które jeszcze bardziej pokazały mi jej perspektywę pisania o Afryce w imieniu Afrykanki. Tutaj też zamieściłam Państwu dwa scenariusze. Jedno jest z Polskiej Akcji Humanitarnej, zdaje się, a drugie Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, gdzie jeżeli ten Wam film jest dla Was bliski, jeżeli się podoba, jeżeli chcecie porozmawiać o tym z dziećmi, z młodzieżą, To możecie te scenariusze wykorzystać. Ja przepracowałam ten scenariusz, ten film Chimamandę z moimi dzieciakami. Zrobiłam to na wieczorze filmowym. I to zdanie, które macie Państwo na dole napisane, to było najlepsza nagroda dla mnie po tych zajęciach. Zawsze jak robimy ewaluację, jak robimy podsumowanie, to pytam dzieciaki o uczucia, o emocje, o myśli, jakie się im pojawiły po filmie, po zajęciach. I pamiętam właśnie, jak Laura po obejrzeniu Chimamandy i materiałów w Pułapce jednej historii, dziesięciolatka, powiedziała, że stereotypy to krzywdzące uogólnienia, to kłamstwa, że to nieprawda, ale że wszyscy mamy je w głowie. Wszyscy mamy je w głowie i jeżeli jesteśmy świadomi tego i potrafimy z nimi pracować, jakoś nie oskarżamy się za to, tylko się przyglądamy temu, to zawsze w naszym działaniu wtedy możemy wznieść się poza nie. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Szczerze powiedziawszy, to jak puszczałam to dziesięciolatkom ten film, robiliśmy to w małych grupach ośmioosobowych, miałam takie poczucie, że są momenty, które są dla nich trudne. Ale chciałam zobaczyć, ile oni z tego wezmą dla siebie. Tym bardziej, że byłam z nimi właśnie przed projektem o Afryce i chciałam, żeby to był taki początek do tego. Naprawdę, dziesięciolatki rozumieją
czym są stereotypy i czują, że one są krzywdzące i że to jest niesprawiedliwe opowiadać o świecie z jednej perspektywy. Wspomniałam o projekcie o Afryce. Chciałabym teraz Państwa poprosić, żebyście na czacie napisali jedno słowo chociaż, wyrażenie, skojarzenie, jakie Wam przychodzi do głowy, gdy słyszycie Afryka. Nie ma złych odpowiedzi, wszystkie są dobre, oczywiście. Chciałabym zobaczyć, tak, widzę tutaj upały w pustyni, w puszczy, dzika przyroda, słońce gorące. Są to takie skojarzenia, które się pojawiają zazwyczaj i też się pojawiły u moich dzieci, kiedy u dzieci z mojej klasy, kiedy rozpoczynaliśmy projekt Afryce, łapówki, bogactwo. U nas się też pojawiało bieda, studnie, sawanna, ubóstwo, tak, rzezie. No to ja z dziesięciolatkami rozmawiałam, oni jeszcze nie znają takiego słowa i nie wprowadzałam go. Nie było takiego skojarzenia, tak, ale na naszym poziomie świadomości jak najbardziej może się takie skojarzenie pojawić i ono też będzie jak najbardziej prawdziwe. Mhm. Dziewczynki bez edukacji, bardzo dziękuję za Państwa odpowiedzi. One są jakoś bardzo spójne z tym, jakie odpowiedzi pojawiły się na początku naszego projektu, a mianowicie zastanawiałam się, jak rozmawiać z dzieciakami w mojej klasie na temat stereotypów, żeby nie dotknąć nikogo z nich, żeby nie dotknąć jakiejś cechy tożsamości, ich cechy tożsamości. I analizując różne scenariusze zajęć, też byłam wtedy po takim intensywnym kursie Polskiej Akcji Humanitarnej, postanowiłam sobie, że dobrym tematem będzie Afryka, która budzi w nas dużo skojarzeń i która niestety jest postrzegana często bardzo stereotypowo. Chciałam przy pomocy pracy nad Afryką, nad kontynentem afrykańskim, przyjrzeć się innym kulturom, przyjrzeć się mechanizmowi stereotypizacji, uprzedzeń, dyskryminacji i chciałam uwrażliwić moje dzieciaki na to, żeby nie pojawiało się w mojej klasie słowo murzyn czy murzynka. Było to bardzo trudne dla mnie i pomyślałam sobie, że ta Afryka będzie takim dobrym punktem wyjścia do tego, żeby pomówić o mowie nienawiści, o rasizmie, o takich różnych dużych pojęciach, które w życiu dziesięciolatka jeszcze nie istnieją jako pojęcia, natomiast no, te dzieciaki się spotykają. Przede wszystkim, co zrobiliśmy? Ten projekt trwał ponad pół roku. I chciałam, żeby wyszedł poza dziką przyrodę, poza ubóstwo, poza czarny ląd. Zaczęliśmy od podróży, od planowania podróży po Afryce. Zależało mi bardzo na tym, żeby dzieciaki, z którymi pracuję, wiedziały, że Afryka to kontynent i że to jest bardzo różnorodny kontynent i że to jest kilkadziesiąt państw, że to jest ponad 1000 języków. I chciałam, żeby oni to poczuli, planując podróże po tym kontynencie. Natomiast to, co było ważne, to w filmach i w materiałach ze scenariuszy pracowaliśmy na świadectwach, na wypowiedziach Afrykanów i Afrykanek. Bardzo mi zależało na tym, żeby oni mieli głos i mówili sami o sobie. Czerpaliśmy tą wiedzę z różnych źródeł. Bardzo pilnowałam, żebyśmy byli blisko kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości, który tutaj Państwu zamieściłam.
ze strony Pachu i filmik Jak mówić o większości świata, to jest też filmik, który pokazywałam dziesięciolatkom. Bardzo mi zależało na tym, żeby moje dzieciaki zobaczyły, że to wyobrażenie Afryki, jakie mają w sobie, to jest tylko jedno z wielu, które istnieje. To było dla mnie bardzo ważne i to było celem. I co zrobiliśmy? Zrobiliśmy zderzenie stereotypowych obrazów, które mamy w głowie, gdy myślimy o Afryce, z tym, co udało nam się znaleźć. W internecie. Bo oprócz tego, że pracowaliśmy nad podróżami, zrobiliśmy afrykańskie disco z muzyką z Afryki, mieliśmy warsztaty z osobą, która wróciła z Kenii świeżo i poprowadziła warsztaty, pokazała nam zdjęcia z tej swojej wyprawy kilkumiesięcznej. Mieliśmy wieczory filmowe o Afryce, mieliśmy piknik rodzinny z rodzicami, gdzie zrobiliśmy im quiz o Afryce, oczywiście dzieciaki wygrały, ale ja też chciałam, żeby oni, te moje dzieci, podzieliły się tymi swoimi doświadczeniami z rówieśnikami. Chciałam, żeby oni poczuli się ekspertami od Afryki i stworzyliśmy scenariusz zajęć, które moje dzieci wtedy w czwartej klasie poprowadziły z uczniami, uczennicami wszystkich klas pierwszych, drugich i trzecich z mojej szkoły. Pracowaliśmy dużo na obrazie, żeby obalać mity i zmieniać skojarzenia, o tak. I pokazaliśmy im Afrykę z zupełnie innej perspektywy. Bez dzikich zwierząt, bez biedy, bez suszy, bo taka Afryka też istnieje. Chciałam, żeby oni się poczuli w tym mądrzy i żeby poczuli się w tym wrażliwi, wyczuleni na te stereotypy. Kiedy prowadzili te zajęcia z młodszymi dziećmi, tutaj jest na dole właśnie zdjęcie, gdzie ta dziewczynka w okularach, to jest uczennica klasy czwartej i prowadzi zajęcia z dzieciakami z klasy drugiej wtedy. Myśmy mieli przygotowane plakaty ze zdjęciami, takimi właśnie nieoczywistymi zdjęciami Afryki. I dzieci pracowały wtedy na przekonaniach, że w wielu krajach Afryki jest świetnie rozwinięty przemysł. Że to wcale nie jest prawdą, że Afryka to biedny kraj. Że w Afryce produkuje się luksusowe samochody, że są galerie handlowe, że Afrykanki dużo podróżują, robią świetną modę, świetną muzykę. Przede wszystkim zależało mi na tym, i to zdanie również wybrzmiało, żeby oni mieli świadomość, że w Afryce żyją ludzie o różnym kolorze skóry. Że to jest bardzo różnorodny kontynent, ogromny, różnorodny i że nie można, i jest krzywdzące mówienie o nim jako o czymś stałym i jednolitym, tak? W Afryce jest bieda. Jest to zdanie po prostu nieprawdziwe. Widzę, że tutaj pan Bartek nam też podlinkował pewien film o Gambii, tak? Bardzo dziękuję. Natomiast ja zachęcam też Państwa do tego, żebyście tak krytycznie oglądali te materiały na YouTubie, dlatego że są też tam zamieszczane filmy z akcji pomocowych, gdzie właśnie mieszkańcy Afryki, mieszkanki, mieszkańcy Afryki są pokazywani w bardzo stereotypowy sposób i że właśnie biali, mądrzy ludzie, wybawcy pomagają im budować ten afrykański świat. Bardzo chciałam, żeby moje dzieciaki nie miały takich skojarzeń i myśmy się absolutnie nie skupili na akcjach pomocowych. Uczestniczyliśmy w Dniu Wody, Polskiej Akcji Humanitarnej, w programie Studnia dla Południa, natomiast absolutnie nie było to związane z żadnymi zbiórkami. Bardzo chciałam, żeby oni wyszli poza ten schemat pomagania
biednej Afryce w cudzysłowie. Co to jest? Co to jest za mapa? Jakbyście Państwo mogli na czacie napisać, co to jest za mapa? Przyjrzyjcie się jej dobrze. Mapa świata. Dobrze. Mapa świata. Ktoś jeszcze? Mapa państwa środka, Chin. Mapa świata z innego punktu widzenia. Świetnie. Mapa świata. To jest mapa, którą pokazałam moim dzieciakom, wprowadzając ich metaforycznie w taką opowieść, że mają sobie wyobrazić, że mieszkają w Chinach. Przebudzą się pewnego dnia i okazuje się, że mieszkają w Chinach. To jest chińska mapa świata, gdzie w centrum obrazu są Chiny, a Europa, Polska jest gdzieś bardzo, bardzo na obrzeżach. Nagle się okazało, że ten świat wcale nie wygląda tak, jak my przywykliśmy, że Polska jest w centrum i wszystko naokoło, tylko że tą mapę z Australii, z Chin można oglądać zupełnie inaczej. To był właśnie taki impuls do odwracania perspektywy, do mówienia o tym, że świat, jak się spojrzy na niego innymi oczami albo z innej strony, może wyglądać zupełnie inaczej. Kiedy pokazuję tą mapę zazwyczaj za pierwszym razem, jest taka konsternacja, co to jest? Przecież to nie jest świat? Jakiś dziwny ten świat? Jakiś odwrócony? I tutaj rozmawiamy, co to znaczy, że on jest odwrócony, co to znaczy, że on jest dziwny i dlaczego on się nam wydaje dziwny. Dlatego, że przywykliśmy do pewnego obrazu, który jest tylko kawałkiem rzeczywistości. No i tutaj jest refleksja, że Polska nie jest w centrum tego świata. Chciałabym się z Państwem podzielić teraz mapą właśnie z zasobów Polskiej Akcji Humanitarnej. Nie widzę mojej mapy. Może tu. Czy widać? Czy widać mapę? Pani, zaproszę włączyć współdzielenie ekranu. Wtedy powinno być widać. Nie widzę. Udostępnij. Ja nie mogę tego zrobić. Cofam. Nie mogę Państwu jednak pokazać tej mapy. Coś mi się tu stało. Natomiast tutaj ten link, który Państwo widzicie, on też jest w czacie wpisany przez Panią Darię. To jest link do mapy świata, odwróconej mapy świata, którą wykorzystuję na swoich zajęciach, które Państwo też możecie wykorzystać. Jako taki punkt wyjścia do myślenia krytycznego, do odwracania perspektywy, zadaję też różne pytania. Zadam też Państwu pytanie teraz. Jakiego koloru jest kukurydza? Proszę o odpowiedzi na czacie. Żółta. Żółta. No tak, kukurydza jest żółta. Ale kukurydza jest też inna. Kukurydza ma bardzo dużo kolorów. I to pokazałam moim dzieciakom na pierwszej lekcji edukacji globalnej. Żeby odwrócić ich perspektywę, żeby pokazać im, że nie myślą źle o kukurydzy, bo kukurydza też bywa żółta. Ale kukurydza może też być w zupełnie różnych innych kolorach. Tęczowa.
Pani Dario, moglibyśmy wrócić do mojej prezentacji. Tak, pytałam ich o kukurydzę, pytałam ich o kredki cieliste, co to znaczy, jakie to są kredki cieliste. Państwo mieli w module czwartym takie materiały o cielistej bieliźnie. Labutin miał taką kampanię o cielistych butach, o cielistych balerinkach. Mi się zawsze podoba rozmowa o cielistych kredkach. Jaki to jest kolor cielisty? Kiedyś mi koleżanka opowiadała Kolumbijka, która ma syna Adama. Jego tata jest Polakiem, ona jest Kolumbijką, więc Adam jest śniady. I jak rysował swoją rodzinę na lekcji religii i babcie chciał pokolorować brązową kredką, to mu ksiądz zwrócił uwagę, że tak się nie rysuje ludzi, że to nie jest kolor skóry. No i tak sobie pomyślałam wtedy, że tutaj by można fajne zajęcia antydyskryminacyjne poprowadzić. Nawet nie bazując na tym, że ten ksiądz, że ten prowadzący popełnił błąd, bo on myślę, że to zrobił bardzo intuicyjnie, jakoś nie chce mi się wierzyć, że świadomie. Natomiast no, postąpił dyskryminująco w stosunku do Adama. Kredki cieliste są w bardzo różnych odcieniach. Pytanie, które zadaję dzieciakom, młodym ludziom, żeby wybić ich z rytmu utartej wiedzy i przekazywanej w podręcznikach, to pytanie, co by było, gdyby Kolumb nie dopłynął do Ameryki. W ogóle bardzo uczulam na takie sformułowanie, że Kolumb odkrył Amerykę. Ameryka istniała bez Kolumba i dobrze by istniała dalej bez Kolumba. Natomiast wielkie odkrycia geograficzne zdarzyły się w klasie piątej i temat odkrywcy bardzo dużo oporu we mnie budzi. Też pamiętam, że zrobiłam rewolucję w klasie, kiedy przed Christmas time, tak to nazwę w takim kulturowym kontekście, poprosiłam ich, żeby narysowali Mikołajkę z workiem prezentów i zastanawialiśmy się, skąd to się wzięło, że Mikołaj to Mikołaj przynosi prezenty, a dlaczego to nie Mikołajka i właściwie, że dziewczyny też mogą przynosić prezenty i że one pewnie byłyby też fajne. Fajnie dyskutowały dziesięciolatki, chłopcy w oporze i dziewczynki zachwycone tym pomysłem. Fajnie dyskutowali o tym, jak to jest, że kultura stworzyła Mikołaja i skąd my wiemy właściwie, że to był chłopiec. W ogóle lubię odwracać role, narzucone role w moich działaniach i bardzo pilnuję tego, żeby nie było u mnie w klasie takiego podziału na to, co jest męskie i damskie, w cudzysłowie. I też jestem bardzo wyczulona jakoś na świętowanie Dnia Kobiet w mojej szkole, gdzie spotkałam się z tym, że dziewczynkom ubiera się korony i one robią pokaz mody, co było bardzo dla mnie trudne do przyjęcia. A z kolei, kiedy ja zapytałam moje dzieciaki, jak oni chcą świętować Dzień Kobiet, to miał być tort czekoladowy i miały być zawody sportowe dla chłopaków i dla dziewczyn. I tak też zrobiliśmy. Także zadawanie takich pytań wybijających z utartego myślenia jest bardzo twórcze i różne perspektywy inne pokazuje. Chciałam się Państwa teraz zapytać, jak myślicie, jaka grupa w Waszej szkole jest najbardziej dyskryminowana, narażona na dyskryminację? Chciałabym Was prosić, żebyście zapisali to na czacie. Tutaj macie teraz udostępnione dwie infografiki. Jedna to jest nieobecni lub dyskryminowani w podręcznikach. Są to materiały Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, zarówno jedna, jak i druga.
gdzie właśnie są opisane przejawy dyskryminacji spotykane w polskiej szkole, w podręcznikach szkolnych, na podstawie raportów, które powstały przy współpracy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zachęcam Państwa do obejrzenia tych raportów. Obecność nieusprawiedliwiona o dyskryminacji w polskiej szkole. Otyli, biedni, niepełnosprawni, ubodzy. Tak, to kryterium zamożności jest bardzo często wyostrzone w polskiej szkole. Z rodzin gorzej sytuowanych uczniowie, którzy przychodzą z innych szkół wierzący. Aha, uczniowie, tu powinien być przecinek. Tak, osoby ze względu na swoje wyznanie, ze względu na wiarę, którą praktykują, owszem, ze względu na to, czy to są osoby katolickie, czy to są na przykład Świadkowie Jehowi, wyróżniający się wyglądem, nie chodzi o otyłość czy niepełnosprawność, ale ogólnie tacy, którzy mają własny styl, inny. Tak, to prawda. Gdy ja robiłam badania właściwie w każdej klasie, przyglądając się ówczesnemu gimnazjum, był chociaż jeden chłopiec, który nie lubił grać w piłkę, był mniej sprawny fizycznie, bądź miał długie włosy, bądź był bardzo szczupły, bądź nosił kolorowe spodnie. I to często było przyczynkiem do tego, żeby mówić na przykład już, że on jest homoseksualistą, że on jest homoseksualny, tak? Czyli to wykluczanie i stereotypizowanie ludzi ze względu na wygląd w polskiej szkole istnieje. I nie można udawać, że tego nie ma. I są różne przesłanki, jak pochodzenie etniczne, jak religia, wyznanie, jak wygląd i cechy tożsamości, a także to związane z naszą rodziną, z naszym poziomem zamożności, czy na przykład z akcentem dla ludzi ze wschodu. Mhm. Tak, tak, także mam takie poczucie, że jesteście Państwo uwrażliwieni na to, że dyskryminacja w Waszej szkole jest i że nie ma co temu zaprzeczać, tylko z tym pracować. Mhm. Dyskryminacja jest też w podręcznikach. Tutaj zamieściłam Państwu, już nie będę mówiła oczywiście o podręcznikach do wychowania do życia w rodzinie. Nie będę mówiła o podręcznikach do historii, gdzie jest pokazywana jedna perspektywa. Polska, perspektywa europejska. Czy właśnie podręczniki do geografii. Bo to tutaj już łatwiej nauczycielowi wyczuć taki stereotypowe podejście autorów. Natomiast zachęcam Was do przyjrzenia się podręcznikom do edukacji wczesnoszkolnej. Tam są tak piękne kwiatki dotyczące chłopców i dziewczynek, tego co męskie, tego co żeńskie, co chłopakom nie wypada, bo zachowują się jak baba na przykład. Tutaj zamieściłam właśnie jeden taki piękny kwiatek z podręcznika i zamieściłam też tutaj dla Państwa webinarium Marzanny Pogorzelskiej, która mówi o nierówności i równości płci w polskiej szkole. Jest to też mentorka Centrum Edukacji Obywatelskiej, także bardzo ją zachęcam, ona bardzo mi otworzyła oczy na te kwestie właśnie związane z płcią w takim codziennym przekazie edukacyjnym w szkole. Zachęcam Państwa do tego webinaru i obok tych kampanii, które mieliście Państwo wymienione o kolorze cielistym i o kredkach, o których Wam opowiadałam, chciałam też pokazać taką kampanię Apple'a, gdzie mamy już buźki i emotikony w różnych odcieniach skóry,
firma Mattel, produkująca Barbie, też już jest bardziej wrażliwa na to, żeby pokazywać dziewczyny w różnych rozmiarach, żeby pokazywać dziewczyny w różnych z różnymi odcieniami skóry. Także naprawdę, jeżeli się poszuka na poziomie takiej codzienności tych tematów, które można otworzyć, mówiąc o stereotypach, naprawdę jest ich mnóstwo. Właściwie na każdej lekcji. Ja mam takie poczucie, że na każdej lekcji by można robić, na każdym przedmiocie by można robić edukację antydyskryminacyjną. Oczywiście pewnie przesadzam, ale to często się zdarza. Jak mówić o tych ludziach, którzy są określani stereotypowo, żeby nie pogłębiać tych stereotypów? Chciałam Państwu opowiedzieć o takim projekcie Szkoła Różnorodności, który jest organizowany w Gdańsku przez miasto Gdańsk razem z Radą Imigrantów i Imigrantek i z Fundacją IRSE, z którą współpracuję, gdzie razem z imigrantami prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych i średnich w Gdańsku. Robimy to już czwartą edycję, w każdej edycji mieliśmy 10 szkół, czyli byliśmy już w 40 szkołach. Osoby z grup dyskryminowanych, czyli na przykład pochodzenia ukraińskiego, czy syryjskiego, czy czeczeńskiego, czy wietnamskiego, prowadzą razem z nami, edukatorami IRSE, wspólnie zajęcia z młodzieżą, gdzie pracujemy razem. Nie są to osoby zaproszone, które mają opowiadać o swoim pochodzeniu, o swoim egzotycznym kraju. Są to osoby, które razem z nami prowadzą zajęcia na temat migracji, na temat religii, na temat dyskryminującego języka, komunikacji międzykulturowej, mowy nienawiści, czy na temat uchodźstwa. Jest to niezwykle ciekawe i niezwykle inspirujące, gdy młodzi ludzie mają możliwość spotkania się z imigrantami i imigrantkami, których na początku postrzegali stereotypowo, bali się, bądź odrzucali w ogóle możliwość spotkania. Niesamowite doświadczenie. Także zachęcam Państwa do tego, żeby nie mówić o osobach z grup dyskryminowanych, tylko dać im głos, mówić z nimi jednym głosem. Tutaj na zdjęciu jest Azima, z którą prowadziłam zajęcia. Azima jest studentką, świetnie mówi po polsku, mieszka tu już od kilka lat, posługuje się chyba 12 językami. Bardzo zaimponowała młodzieży, a przy tym jest bardzo skromna, bardzo dziewczęca i taka otwarta na ludzi, także świetnie się po prostu wszyscy razem bawiliśmy. To, o czym mówiłam, włączanie to musi być robienie razem. To musi być współpraca na każdym poziomie, od planowania poprzez realizację i ewaluację. To musi być współdziałanie i takie pytanie o potrzeby siebie i innych nawzajem. Mam takie poczucie, że teraz w tej edukacji zdalnej w okresie pandemii zabrakło nam trochę tego dialogu. Uczniowie, uczennice, rodzice, nauczyciele, nauczycielki. Pojawiło się rozporządzenie, które musieliśmy wprowadzić w życie i tak zostaliśmy wrzuceni w to. Natomiast mam nadzieję, że teraz mamy maj, mam nadzieję, że takie rozmowy, takie pytania o to współtworzenie tej edukacji zdalnej już się pojawiają w Państwa szkołach. Mieliście Państwo w swoich materiałach, znalazłam taki zasób, 10 globalnych zasad szkoły przyjaznej prawom człowieka.
który mi się bardzo spodobał. Nie znałam tego wcześniej, tego zestawienia, natomiast bardzo mi się spodobało to, ta publikacja Amnesty International i tak sobie myślę, że to jest wprowadzenie, do wprowadzenia w każdej szkole, w każdej klasie. Ja Państwu tutaj zaprezentowałam zasady z mojej klasy, które układaliśmy. Są to zasady, które układamy z dziećmi na zasadzie kontraktu na początku roku szkolnego, ale też kontraktuje się w ten sposób z rodzicami, z którymi się spotykam na zebraniach. W mojej szkole są zebrania co miesiąc, także jest to bardzo intensywny kontakt. Mamy też Librusa, dziennik elektroniczny, tam też się kontaktujemy i to były zasady, które pozwoliły nam przyjmować konflikt jako wyzwanie, że to jest naturalne, że ludzie czasem mają inne zdanie i że nie mogą się dogadać i że potrzebują jakiegoś impulsu do zmiany swojej perspektywy, do zmiany swojej postawy. I takim impulsem właśnie może być zdanie, że każdy zasługuje na szacunek i że z każdym można się dogadać i że zawsze, pomimo tego, że się różnimy, możemy w pewnym obszarze znaleźć część wspólną i możemy w obszarze wartości czy celu, nad którym pracujemy, znaleźć wspólne rozwiązanie. Że potrzebna jest do tego uważność, potrzebna jest do tego otwartość i wyjście poza swoje przekonania, poza swoje stereotypy, poza swoje uprzedzenia, ale że to jest możliwe i że to może się dziać w polskiej szkole i że to może się dziać w naszej klasie, pomimo tego, że nie wszyscy się lubią, możemy być razem wspólnotą, wspólnie podejmować decyzje i razem być dla siebie w dialogu, rozmawiając. Bardzo dużo pracuję z nimi nad empatyczną komunikacją, z wszystkimi dziećmi, z którymi pracuję w mojej szkole. Jest to jakoś punkt wyjścia do mówienia o emocjach, do rozwiązywania konfliktów, do budowania tej wspólnoty. Także myślę sobie, że jak dobrze się przetrenuję z dzieciakami porozumienie bez przemocy, to taką gotowość i otwartość na innego człowieka, pomimo różnic, się zbuduje. To też jest z Państwa materiałów, świetna publikacja. Też wypracowaliśmy to z moimi dziećmi. Pamiętam na początku roku szkolnego, żeśmy się zastanawiali, gdzie pojechać na wycieczkę. No i jedni chcieli w punkt A, drugi chcieli w punkt B. Kompromisu nie było. I zastanawialiśmy się, jakie rozwiązanie wybrać. No, jak zrobimy głosowanie, to część będzie zupełnie niezadowolona. Jak pojedziemy w miejsce, które wybierze druga grupa, no to jakieś 6 osób z tej pierwszej grupy nie będzie chciało jechać. Co zrobić, jak wypracować wspólne stanowisko, jak wybrać miejsce na tą wycieczkę, gdy ma się 10 lat, chce się pojechać na 3-dniową wycieczkę, a pani mówi, zadecydujcie. Zadecydujcie tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. I nam się udaje to robić. Nam się udaje to robić, bo pytamy siebie nawzajem, czego potrzebujemy na tej wycieczce, żeby czuć się dobrze i żeby czuć się razem, gdzie możemy to znaleźć, w jakim miejscu i z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, żeby po prostu dobrze się bawić. Także zachęcam też do tego, żeby ze swoimi uczniami, uczennicami odchodzić od głosowania, a pracować nad wyborem czy rozwiązywaniem konfliktów, decyzjami na podstawie badania potrzeb i wartości, na tym, żeby młodzi ludzie sami zadecydowali i żeby to nie był zgniły kompromis. Patrzę, że się mieszczę w czasie, dobrze. To już ostatni slajd.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że pokazałam Wam trochę mojej rzeczywistości związanej ze szkołą tolerancji, z budowaniem tej widoczności i wspólnoty. Jak my to robimy u nas w szkole, jak my to robimy w Gdyni, jak my to robimy w Rumi. Jest to ogromne wyzwanie. Budowanie wspólnoty w szkole, która nie promuje tej wspólnotowości w swojej strukturze, w swojej polityce. Było mi bardzo miło z Państwem się spotkać. Mam nadzieję, że zainspirowałam linkami, filmami, myślami do Waszych poszukiwań na drodze uczenia tolerancji. Chciałabym jeszcze zapytać, czy macie Państwo może jakieś pytania dotyczące jakiegoś materiału? Czy chcielibyście o coś dopytać? Bardzo dziękuję za miłe słowa, które tutaj widzę na czacie. Tak, to było moją intencją, żeby pokazać Państwu coś, co mnie inspirowało, coś, co zmieniło moje postrzeganie szkoły jako miejsca, gdzie można budować tolerancję. Tak, chciałam się z Państwem podzielić filmami, linkami, materiałami. Tym bardziej, że byłam bardzo urzeczona tym, że czytając Państwa refleksje, że inspirują nas i zachwycają te same materiały, że mamy podobną wrażliwość, że podobnie myślimy o pracy na wartościach, o tej w takiej szkole włączającej, o tej w szkole wspólnoty. Bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło wymieniać się doświadczeniami. Teraz niestety nie mogę jeździć, ale bo trudno jest z przemieszczaniem, ale często jeżdżę na szkolenia POLIN, polecam Państwu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, PAHU, od warsztatów antydyskryminacyjnych poprzez warsztaty dotyczące i szkolenia dotyczące edukacji globalnej, takiego uwrażliwienia, komunikacji empatycznej, komunikacji bez przemocy. Bardzo Państwa zachęcam do otwierania się na te wartości w Waszej pracy w szkole. Nie ma pytań. Są podziękowania, ja również bardzo dziękuję. Było mi bardzo, bardzo miło. Ja się dołączam do podziękowań za bardzo ciekawe materiały i całe webinarium. Dziękuję też Państwu za aktywny udział, za to, że tak chętnie zabieraliście Państwo głos. Widzimy się po raz już ostatni za niespełna miesiąc, 8 czerwca, tradycyjnie o godzinie 18:00. Spotykamy się na ostatnim webinarium podsumowującym nasz wirtualny festiwal różnorodności, więc będę tutaj na Państwa już wtedy czekał. Dziękuję jeszcze raz za webinarium i Państwu za spotkanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.